Witam serdecznie wszystkich z Trygonu Wody, czyli tak naprawdę spod znaku zodiaku raka, skorpiona i ryb. Dzisiaj postawimy dla Was kartę na nadchodzący tydzień. Zrobimy rozkład właśnie czasowy, który jest tutaj dedykowany dla Trygonów, więc właśnie dlatego w takiej formie dzisiaj postawimy karty. Jak tutaj widzicie, ja mam trzy talie przed sobą, więc tutaj trzeba będzie wszystkie trzy talie wykorzystać. Zaczniemy od spraw zawodowych, tych przyziemnych takich, właśnie wykorzystując tutaj talię Rider White. Potem przejdziemy przez sprawy osobiste, prywatne. Ja tutaj odłożę te karty, chciałem tylko pokazać, że mamy je aż w takiej ilości. I właśnie w tym rozkładzie czasowym, który będziemy mieli na ten tydzień, tutaj od 13 do niedzieli włącznie, więc tutaj potrzebne są właśnie trzy talie. Przejdziemy właśnie przez sprawy potem prywatne, a potem dojdziemy do rady, spostrzeżeń kart, a na sam koniec jeszcze zrobimy takie podsumowanie, na co w poszczególnych znakach zodiaku karty chcą, żeby zwrócić uwagę właśnie w odniesieniu do całości rozkładu. Więc tak, zaczynajmy tutaj od tych spraw takich przyziemnych. Zobaczymy, co karty powiedzą. Mamy tutaj dwójkę mieczy, mamy tutaj czwóreczkę buław, mamy cesarza, jest dziesiątka mieczy, jest tutaj dziewiątka pucharów, rycerz denarów, siódemka buław, a także na koniec dziewiątka mieczy. Dobrze, odłóżmy tutaj talię. Zanim jeszcze tutaj zacznę czytać karty i się skupiać na rozkładzie w pełni już, tylko tutaj dam taką informację, że poniżej w opisie filmu jest link do mojej strony internetowej, jeżeli ktoś chciałby się skontaktować w sprawie prywatnego czytania, prywatnej wróżby, w zależności od tego, jakie tutaj macie Państwa pytania. Możecie tak naprawdę zwrócić się z każdą rzeczą do karty, do mnie właśnie poprzez tą stronę internetową. Ale dobrze, patrzmy teraz już w dół. Cóż tutaj można wyczytać dla Was, kochani? Tutaj karta się troszkę kręci. Dobra, popatrzmy. Wydaje się, że w tych sprawach takich przyziemnych, tak? Ja mówię przyziemnych, bo to są te związane z codziennymi obowiązkami, z pracą, ale także i z finansami. I tutaj widzę całkiem fajne rzeczy, pomimo tego, że mamy dużo mieczy. Otóż wydaje się, że początkowo tak naprawdę nie będziecie w tygodniu wiedzieli, w co ręce włożyć. Będą tutaj jakieś wyzwania, jakieś rzeczy, które może będą burzyły Wasz plan i to będzie się ciągnęło praktycznie przez cały tydzień, że będziecie musieli być bardzo, ale to bardzo tacy elastyczni, tak, w tym tygodniu. Bo co rusz będą się pojawiały nowe rzeczy, które będą wymagały od Was podejmowania decyzji, tak? I to decyzji, które będą także zmieniały no, Wasze plany na kolejne dni. Tutaj ta dziesiątka mieczy, jak widzicie, właśnie ona mówi o tym, że co najmniej jedna rzecz, którą macie zaplanowaną na ten tydzień, będzie musiała ulec zmianie. Może to być związane właśnie z może jakimś wyjazdem, z takim, ale wyjazdem raczej takim związanym z tymi, tak jak mówię, przyziemnymi rzeczami, czyli może w pracy macie jakiś zaplanowany wyjazd, albo myślicie, żeby pojechać w tym tygodniu na zakupy świąteczne, czy też zakupy po prostu dla dzieci, żeby kupić te ubrania zimowe, czy coś takiego. I widzę tutaj, że trzeba będzie pewną tutaj rzecz zmienić, tak? Trzeba będzie zmienić to podejście i dostosować się do tego. Ale ogólnie poza tym, tak, poza tym, no jest jeszcze tutaj jedna rzecz taka troszkę może niepokojąca, ale to ona wynika z tego, że się martwicie zbyt wieloma rzeczami na przyszłość, czy dacie radę sobie z nimi właśnie też w przyszłości. Pojawi się jakaś informacja, może już to od razu do tego przejdę, tak, bo już zacząłem, to może od razu do tego przejdę. W ciągu tygodnia i to prawdopodobnie bym powiedział, że to jest tak w tygodniu, pod koniec tygodnia tego pracy, tak, nazwijmy go tak, czyli jakiś czwartek, piątek,
dojdzie do Was informacja, tak, wieść, co będzie się działo w kolejnym tygodniu. Może właśnie w pracy będzie tutaj jakiś, nie wiem, może nowy grafik rozpisany, jakaś nowa informacja tego typu. Może to będzie też związane właśnie, że będziecie musieli jakieś formalne rzeczy pozałatwiać, tak, jeżeli to nie jest związane z pracą, czyli może będziecie musieli iść do jakiegoś urzędu coś załatwić. I widzę, że to będzie Was martwiło, tak? Bo po z jednej strony będziecie się martwić, no po prostu jak to pójdzie, tak? Tą nową rzeczą, która będzie w przyszłym tygodniu, a jeżeli to nie jest związane z pracą, no to na przykład właśnie co w tym urzędzie będzie, co ja tam będę musiał robić. To będzie nowa taka, no, terra incognita, jak to niektórzy mówią, bo to prawdopodobnie będzie coś, w czym nie macie jakiegoś wielkiego doświadczenia i będziecie tutaj się tym martwić, jak to pójdzie. Mając te rzeczy teraz, no te takie, powiedzmy, nieprzyjemne, tak, za sobą, skupmy się na tych bardziej już pozytywnych. Widzę, że z jednej strony będzie uznanie jakiejś osoby, prawdopodobnie uznanie w pracy tego, co zrobiliście. Może osiągniecie jakiś tutaj sukces. Czwórka buław mówi właśnie o osiągniętych sukcesach, o jakichś zyskach, tak? O tym, że się udało Wam, a komuś innemu nie, i trzeba tutaj to wyświętować. I bardzo często tutaj cesarz w tym kontekście właśnie pracy, kontekście spraw tych przyziemnych, on się tyczy albo osoby, która ma, no, która jest po prostu waszym szefem, czy przełożonym, czy może nawet wyżej, ale jeżeli nie, no to jest osoba, która ma też wpływ na jakieś wasze finanse. I tutaj wtedy bym to mógł odczytać właśnie dwojako, że albo przychodzi do was sukces taki zawodowy w pracy, który zostanie dostrzeżony, ale jeżeli na przykład nie pracujecie, albo pracujecie, a to nie będzie związane z waszą sferą pracy, to będzie to, że uda wam się jakaś finansowa, no nie chcę powiedzieć zakrywka, czy jakiś plan związany z finansami, może jakaś mała wygrana w lotto, chociaż tutaj bym na to nie liczył, bo gry tutaj losowe, to karty raczej rzadko o nich mówią, ale tutaj, że może jakaś kwota tutaj wpłynie, może jakiś dodatek, może jakaś kwestia, właśnie, nie wiem, dowiecie się, że jakiś bonus będzie szykowany, czy coś takiego. Więc tutaj taki sukces dostrzeżony i nagrodzony, co najważniejsze, Was czeka. I kolejna rzecz, bo tutaj mamy jedną informację na ten temat, co będzie w przyszłości, co będzie Was martwiło. Ale dostaniecie także tutaj informacje na temat finansowy, więc to może być powiązane nawet z tym, albo to będą dwie odrębne rzeczy, albo to będzie jedna wtedy taka naprawdę konkretna rzecz, że jedna sprawa finansowa Wam, to co na co liczycie, tak? To jeżeli liczycie właśnie na jakiś dodatkowy, no, dodatkową ilość pieniędzy, tak? Ale w formie jakiej? No może właśnie tego, że będzie jakiś bonus na koniec roku i będzie tutaj informacja o tym, albo w tym tygodniu w pracy po prostu się taka informacja pojawi, albo będzie możliwość właśnie, nie wiem, nadgodzin wzięcia, czy tutaj może coś będzie lepiej płatne. Ogólnie będzie taki sukces, coś na co liczycie pod względem finansów. Może też to iść w drugą stronę. Może coś, co chcecie kupić jeszcze w tym tygodniu, będzie tańsze niż sobie zakładaliście. Może myśleliście, no dobra, ja muszę wydać na to i na to pieniądze, ale no tutaj jak pójdziecie do sklepu albo jak zaczniecie szukać w internecie, w zależności jak chcecie to kupować, to zobaczycie, że jednak są może jakieś przeceny, może są jakieś tutaj promocje, może akurat teraz traficie w ten jeden dzień czy ten jeden tydzień, gdzie będzie można tutaj okazyjnie coś dostać, więc to może iść w te dwie strony, pamiętajcie o tym. I tu mamy właśnie ten rozkład na te takie codzienne sprawy. Tutaj mało karty mówiły o jakichś rzeczach związanych z takimi obowiązkami pozapracowymi czy pozafinansowymi, ale
Ale jest no tutaj ta wzmianka, o której na samym początku mówiłem, że praktycznie no, taki przez cały tydzień będziecie musieli radzić sobie z nowymi jakimiś rzeczami, które będą wychodzić, które będą zmieniały plany, i to może się wiązać właśnie z tymi kwestiami takimi no, po pracy, tak, co robimy, czy jedziemy dzieci odebrać, jedziemy jakieś zakupy porobić, tego typu rzeczy. No, trzeba będzie tutaj liczyć się na, czyli liczyć się z elastycznością, którą będziecie musieli się wykazywać. Więc teraz złóżmy te karty tych spraw takich przyziemnych, tak, jak to można, można tutaj powiedzieć. Ja specjalnie ich nie odkładam tutaj do talii. To jest właśnie związane tutaj z tym nowym rozkładem, ale popatrzmy teraz do spraw właśnie tych takich osobistych, związanych z kontaktami ludzkimi, no właśnie tych spraw prywatnych, ja to wtedy tak mogę nazwać. I co my tu mamy? Mamy asa denarów, jest siódemka pucharów, jest głupiec, jest tutaj królowa kielichów, mamy tutaj królowę denarów, jest dziewiątka mieczy, jest pustelnik i trójka pucharów. Więc tak, postawmy tutaj karty i w tych sprawach prywatnych, tak, mamy, cóż tutaj można odczytać? Otóż widzę, że w tych sprawach prywatnych będziecie się dużo kontaktować, ale jako taka osoba troszkę przyjmująca to z osobami, no, które no, są waszymi znajomymi, jest tutaj rodzina może jeszcze, więc będzie bardzo dużo takiego kontaktu, gdzie wy będziecie po prostu odbiorcami może telefonów albo wiadomości, tak? Może ktoś przyjdzie do was w odwiedziny, bo tutaj jest właśnie, jest tutaj rycerz pucharów, jest tutaj też głupiec i ta siódemka pucharów. Te karty wskazują szczególnie ta siódemka pucharów w tym wypadku w połączeniu w takim jakby pasywnym z tymi kartami. Mówi o tym, że będzie dużo właśnie takiego kontaktu z innymi ludźmi, ale właśnie z racji tego głupca można to odczytać właśnie w takiej formie, że no, to nie wy będziecie tutaj inicjować te kontakty, ale i tak one będą przyjemne, czyli możecie liczyć na to, że ktoś będzie na przykład do was dzwonił z jakimiś życzeniami, może albo z, no może życzeniami to w tym okresie może niekoniecznie, ale ale jeszcze z jakimiś tutaj właśnie ciekawymi informacjami, plotkami może, tak, sobie zadzwonić, poplotkować. Może tutaj także będą jakieś plany na przyszłość, tak? Tutaj ten as denarów by wskazywał na to, że właśnie wśród jednej z tych wiadomości co najmniej będzie tutaj sugestia, żeby może coś razem zrobić, więc może ktoś zadzwoni do was i powie, a może co robisz w weekend? Tak? I tutaj wydaje się, że będziecie no, musieli zadecydować, co zrobić z tą, tak, z tym planem, z tą informacją. No, będziecie, no wiecie, czasami znienacka ludzie nas biorą i w tym wypadku będzie dokładnie taka sytuacja, gdzie ktoś no właśnie zarzuci temat, a co robisz w weekend, albo co robisz w czwartek po południu, nie chcesz się spotkać, nie chcesz porobić tego i tego, więc takiej rzeczy bym się spodziewał, ale to będzie tylko jedna z co najmniej kilku, bo wiele to może by tak brzmiało, jakby kto codziennie do was po 8 telefonów dzwoniło. Nie, tutaj tak będzie co najmniej kilka, tak 3, może 4 takie wiadomości w ciągu tygodnia, do której przynajmniej jednej z nich będziecie trzeba się jakoś ustosunkować, tak? Bo będzie jakaś tutaj propozycja. Ale patrząc dalej, mamy także troszkę mniej interesujące, no nie mniej interesujące, ale mniej pozytywne tutaj niestety karty i mamy tutaj
pustelnika i dziewiątkę mieczy. I tutaj niestety to wskazuje na to, że będziecie się czymś martwić. Pojawi się jakaś informacja, może ona będzie połączona z tą informacją taką zawodową, tak? W jakiś sposób. Może to będzie na siebie nachodziło, albo będzie aż tak bardzo przejmujące, ale też to może być inna kwestia. Pojawi się jakaś informacja, albo wy ją wynajdziecie sami, którą będziecie się martwić po prostu. Dziewiątka mieczy bardzo jasno właśnie i bardzo często mówi o tych naszych codziennych zmartwieniach, o tym, że właśnie martwimy się przyszłością, czymś, co jeszcze nie nastało. I tutaj pustelnik tak dość mocno to potęguje, właśnie to, że to jeszcze nie zaistniało. To jest coś, to jest jakaś przyszłość, którą sobie sami wyobrażamy na tą chwilę. I teraz no właśnie co z tym zrobić, będziemy szukać jakichś rozwiązań, będziemy się po prostu martwić, tylko że tutaj właśnie jest ta kwestia, teraz dowiemy się o tym, albo sami sobie to do tego dojdziemy, a to jeszcze nie nastało, to jeszcze będzie daleko tak naprawdę w przyszłości, jeżeli w ogóle będzie miało miejsce. Bardzo często martwimy się w życiu rzeczami, które no nie nastają, ostatecznie nie dochodzą do racji bytu, więc tutaj w tym wypadku bym bardzo mocno tak patrzył w tym kierunku, że to jednak może być taka sytuacja, więc no pamiętajcie, ja wiem, że łatwo jest powiedzieć, nie martwcie się, trudniej to wprowadzić w życie, ale tutaj w tym wypadku wydaje się, że faktycznie lepiej nie martwić się aż tak bardzo zawczasu. Pamiętać, że istnieje tutaj ta sytuacja, że ona może zaistnieć w przyszłości, ale nie panikujmy od razu i tu jest ta rada kart. I mamy też tutaj może nawiązanie do tego, co było powiedziane. Jest pewne nawiązanie, bo jest i królowa denarów i jest trójka pucharów. I tutaj co to może oznaczać? To będzie najprawdopodobniej będzie oznaczało to, że w nadchodzący weekend będzie tutaj jakieś może spotkanie towarzyskie, może właśnie jakaś impreza, może ktoś urodziny będzie miał, albo jakieś imieniny będą wyprawiane. Jeżeli tak, no to tutaj życzę wszystkiego najlepszego, ale będzie tutaj plan, będzie plan spotkania z innymi osobami, takiego radosnego, tak? Celebrującego coś, celebrującego życie. I to może być właśnie albo to tutaj ta propozycja na ten weekend i wy tutaj zgodzicie się i zaplanujecie to, albo już jest taka okazja zaplanowana na ten weekend i po prostu weźmiecie w tym udział i będzie tutaj wszystko wedle planu, wszystko się uda i będzie naprawdę fajne, tak? Będzie naprawdę fajne, więc pod tym względem bym powiedział, że no te prywatne sprawy poza tym waszym, no waszą tendencją do martwienia, tak? Ale wiem, że i raki, i skorpiony, ryby trochę mniej, ale widzę, że macie tendencję i wiem, że macie tendencję do zmartwienia bardzo często, więc tutaj prawdopodobnie ona da swój tutaj upust, tak? Przejdźmy teraz do ostatniej talii i ostatniego rozkładu, który będzie w tym wypadku mówił o takiej radzie kart, o tym, co karty chcą przekazać, na co chcą zwrócić uwagę w tym nadchodzącym tygodniu. Niezależnie od sfery, to jest coś, co tyczy się rzeczy, które was najbardziej zajmują, tak? Więc w tej chwili może to być właśnie albo coś w nawiązaniu do tych spraw, które zostały już omówione i to będzie wtedy właśnie jakby dodatkowy komentarz do tego, albo będzie to zupełnie coś całkowicie nowego. Ja strasznie lubię tą talię, to jest talia, która jest inspirowana twórczością Guillermo del Toro. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. Dobrze czytam to imię i nazwisko, ale chyba tak. Jest taka mroczna, no tak jak jego twórczość, ale naprawdę ma pokaźny urok. I mamy tutaj asa buław, jest sąd i mamy giermka buław także, z dziewiątka denarów, królowa mieczy, aha, okej, dwójka buław, czwórka pucharów i cesarz. I teraz tak, zobaczmy.
Wydaje się, że ta sprawa, tutaj to jest nawiązanie w dużej mierze do tego, że tej sprawy, którą będziecie się martwić w tej sferze prywatnej bardziej, tak? Że ona tyczy się was, bezpośrednio was, raczej w taki sposób, że tylko wy możecie coś tutaj zrobić. To nie jest powiedziane, że konsekwencje tej sprawy no, nie dotkną innych osób. Ale ona, ta sprawa jakby miała, ona narodziła się jakiś czas temu i teraz macie obawę, że ona w przyszłości faktycznie teraz no, jakąś datę ma wyznaczoną albo coś. I teraz widzę, że no, boicie się tego nie tak naprawdę do końca, jaki będzie efekt. No efekt, martwicie się, że będzie nieprzyjemny. No tutaj Królowa Mieczy raczej o przyjemnych rzeczach niestety nie mówi, ale martwicie się tym, że no, cała odpowiedzialność będzie na was. No, czasami tak jest, że odpowiedzialność jest skierowana tylko na nas i tylko my możemy tutaj w tej materii zrobić cokolwiek, bo dotyczy nas. I widzę tutaj, że no właśnie tej sprawy, ta rzecz, która będzie w przyszłym tygodniu, wymaga tylko i wyłącznie obecności was i waszego działania. Może to jest wizyta u lekarza, to bardzo często jest to, może jakiś zamek będzie dla was szykowany w tym czasie. Więc widzę tutaj, że albo martwicie się, jak sobie tutaj w radę dacie w tej sytuacji, czy to nie będzie za bardzo stresujące, bo stresujące już jest, albo no, tutaj, czy to nie będzie miało, no, czy jaki będzie efekt tego, no po zabiegach często, znaczy no, przed zabiegami bardziej martwimy się, co będzie po zabiegu. Więc widzę tutaj taką kwestię z tym, że tutaj rada kart, znaczy może nie tyle rada, co spostrzeżenie kart jest takie, mamy dużo buław, jest i tutaj giermek buław, i as buław także, i mamy jeszcze dwójeczkę buław tutaj, i czwórkę pucharów jeszcze do tego, to już w ogóle jest tutaj silna energia, silne rezonowanie z tym, że wszystko pójdzie dobrze. Tak, trzeba będzie faktycznie się stawić, więc ten strach, tak jak tutaj przed chwilą mówiliśmy, przed tą sytuacją, no ona nadejdzie, tak? Ostatecznie ona nadejdzie. Znaczy ja mówiłem, że w przyszłym tygodniu, to znaczy się, że w tym tygodniu będziecie wiedzieć, że w przyszłości ona się pojawi. To nie do końca znaczy, że od razu to będzie w przyszłym tygodniu. Bardzo możliwe w takich rozkładach czasowych na tydzień one właśnie mówią o sytuacjach, które są w następnym przedziale czasowym, ale nie jest to stuprocentowa zasada. Ale widzę tutaj, że będziecie, po pierwsze, dostaniecie pewną dodatkową informację w nadchodzącym czasie, która trochę podbuduje was, tak? Może ktoś przyjdzie z dobrym słowem, może będzie tutaj jakieś zapewnienie, albo że, nie wiem, jeżeli faktycznie to będzie związane z jakimś zabiegiem, wy najlepiej będziecie wiedzieli, o co chodzi, to będziecie wiedzieli, że to robi jakaś bardzo doświadczona osoba, więc tutaj ewidentnie będzie taka informacja, która trochę odejmie wam stresu i no, też informacją, która powinna odjąć wam stresu jest ten rozkład, który ewidentnie mówi o tym, że te obawy są na wyrost. No to z reguły tutaj karty i tak o tym mówią, ale to, że wynik będzie pozytywny dla was. Będzie pozytywny dla was, tylko no niestety no, trzeba będzie osobiście przez tą przeszkodę, przez ten tutaj problem, przez tą kwestię, trzeba będzie no, sobie dać radę. Tak? No, czyli na przykład jeżeli to będzie się tyczyło rozmowy kwalifikacyjnej, to by idealnie wpasowało się w cały rozkład, bo mamy tutaj i kwestię zawodową, która też była martwienie się o tym, co będzie w nadchodzącym czasie i mamy tutaj kwestię prywatną i to, no to na przykład, jeżeli jest tutaj przed wami jakaś właśnie jakiś test na przykład, albo rozmowa zawodowa, albo coś takiego, to macie tutaj ewidentnie wszystkie umiejętności, zdolności, żeby sobie z tym poradzić i sobie poradzicie najpewniej, z tym, że no faktycznie trzeba będzie to odbyć i się no troszkę przemęczyć, tak, no postresować zapewne. Mamy też tutaj dziewiątkę denarów, która mówi o tym, że ta sytuacja stresująca będzie dla was
rozwojowa, ale w tym sensie też, że no, odciąży wasze zmartwienia w przyszłości, to znaczy, że no właśnie jak już będziecie po, to już nie będziecie musieli się tym martwić. I to jest takie dość oczywiste w tej sytuacji, ale często oczywiste rzeczy trzeba wypowiedzieć na głos, żeby do nas doszły. Więc tutaj mamy ten rozkład rady kart spostrzeżenia. Widać, że karty się dość mocno tutaj skupiły się na tych sprawach stresujących, może tej jednej sprawie stresującej, która będzie. I teraz tak, no ja tutaj przełożę te karty, te były tutaj rozmyślnie odłożone i teraz dla poszczególnych waszych znaków połóżmy tutaj kartę. Z każda z jednej talii najpierw mamy dla raka, później mamy dla skorpiona i na koniec mamy dla ryb. I czy tutaj karty będą miały jeszcze jakieś dodatkowe rady dla poszczególnych znaków czy spostrzeżenia? Otóż dla raków widzę, mamy nawet tutaj raka, w karcie księżyca jest nawet rak, więc raki, widzę tutaj, że w tym nadchodzącym tygodniu, jeżeli pojawi się jakaś przeszkoda, pojawi się jakaś tutaj sytuacja, w której nie do końca będziecie wiedzieć, jaką decyzję podjąć, a widać tutaj było, że jest całkiem sporo takich, może być całkiem sporo takich momentów, to trzymajcie się swojej pierwszej myśli albo trzymajcie się tego, co podpowiada wam instynkt, co podpowiada wam to, ta podświadomość, która tam wiadomo z tyłu głowy wam coś podszeptuje, więc idźcie za tą intuicją, tak? Tutaj raki jak najbardziej mają się kierować swoją pierwszą myślą, swoim instynktem. Mamy dla skorpionów czwórka mieczy troszkę w tym kontekście mówi o tym, że te stresujące rzeczy, tak? Te stresujące rzeczy, które są związane z mieczami, a było mieczy całkiem sporo w tym rozkładzie, mówi o tym, że one będą mniej stresujące niż w przypadku dla raków i dla ryb, czyli w tym rozkładzie możecie na to spojrzeć, że to będzie troszkę mniej przejmujące dla was, mniej, no nie wiem, inwazyjne, tak? To będą mniejsze sprawy, takie drobniejsze sprawy, które też będą was zajmowały, żeby nie było, będą was zajmowały, ale nie będą miały, no aż, a nie będzie, nie będą miały aż takiego wydźwięku, a na pewno nie aż takiego negatywnego. I mamy króla pucharów, to jest naprawdę troszkę upiorna karta. Król pucharów jest dla ryb. I to tutaj ta karta mówi o tym, że będziecie mieli w tym tygodniu jeszcze mogli się zwrócić do kogoś, do jakiejś takiej osoby, która jest całkiem dobrotliwa, która życzy wam dobrze. Ona, ta osoba może mieć jakiś autorytet, może być sprawcza w jakiś sposób, więc może nawet wam fizycznie pomóc w czymś, tak? Ale tutaj ta osoba głównie będzie na was wpływała w takiego, dając zapewnienia, dając dobre rady albo mówiąc dobre słowo, tak, które no, tutaj ewidentnie wpłynie na was to pozytywnie, albo wy będziecie tą osobą dla kogoś w tym tygodniu, kto będzie potrzebował takiej rzeczy. Ale wydaje mi się raczej ryby, że no, tutaj całkiem sporo w tym tygodniu będzie tego takiego stresu i może właśnie jakiegoś wsparcia by trzeba było poszukać, więc nie bójcie się odezwać się do kogoś ze swoim problemem, może się troszkę wyżalić, może troszkę ponarzekać, tak, że tutaj jak jest źle, a czy wiadomo, tak po polsku ponarzekać, czyli powiedzieć, a jest strasznie, a tak naprawdę nie jest strasznie. Ja to tak zawsze odbieram, bo my tak po prostu musimy troszkę Polacy ponarzekać, ale ostatecznie to jest chyba tylko po to, żeby się właśnie
właśnie poczuć lepiej i żeby ktoś powiedział, no tak, no tak, tak już jest. Ale to pomaga. Jakkolwiek dziwnie to wygląda, jakkolwiek dziwnie ktoś z zewnątrz, z innego kraju, cudzoziemiec może na to spojrzeć i się dziwić, jak my to robimy, ale mam wrażenie, że to jest trochę faktycznie wsparciem, jak się troszkę ponarzeka i ktoś jeszcze też ponarzeka i powie, tak, oni są źli, że tak robią. Ale no, tutaj troszkę odbiegłem od tematu. To jest rozkład dla Was na nadchodzący tydzień, ten od 13 listopada, czyli od jutra, bo ten filmik planowany jest na niedzielę. Więc mam nadzieję, że Wam się przyda. Jeżeli tak, to tutaj możecie dać lajka, zasubskrybować kanał. No i mam wielką nadzieję, że widzimy się przy następnym. Dzięki. Pa!